Niedawno zakończyła się druga edycja programu X. Program ten wygrał Dawid Podsiadło. Jest nam szczególnie przyjemnie, jest nam szczególnie miło pogratulować Ci i podziękować. I życzyć wielu, wielu sukcesów. Ja bardzo serdecznie chciałam Cię zaprosić na scenę tutaj. Udowodniłeś, że można marzyć o niewyobrażalnych rzeczach i po co jest nam realizować to wszystko. Chciałam bardzo serdecznie Darkowi Świecie podziękować. Pani dyrektor już uprzedziła swoimi słowami wszystko, co jakby miałem przygotowane na tę mowę. Ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, że jako przysłowiowego, nazwijmy to Belfra, chociaż tu nie funkcjonuje. My jesteśmy tu, jak to kiedyś było powiedziane, wielką rodziną motorską. Jesteśmy w różnych kolorach, w tym, co robimy, czym się pasjonujemy, ale stanowimy jedną całość. I Ty jesteś w tej całości. Ja też dojrzewam dzięki Wam, dzięki Tobie, Dawid. Ja też dojrzewam, dotykam różnych dźwięków. Poszerzam jakby swoje spektrum tego, co jest w muzyce. Ciężko wyrazić słowami radość, jaką się ma w sobie, kiedy widzi się Ciebie, kiedy przechodzisz wszystkie etapy tego programu, który się teraz skończył i kiedy stajesz na podium. To są emocje. Dla nas również były emocje. Dałeś nam wiele radości, wiele wrażeń, które są niezapomniane. I bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Dawidzie, zmieniaj się, ale zostań sobą. Do końca życia. Marzenko, dziękuję Ci za to. Przyszłaś tu na progu tej sali. I tak, masakra. Słuchaj, przyprowadziłam się chłopaka. Ja mówię, ale ja z dziećmi nie pracuję. Życzyłabym wszystkim rodzicom, żeby potem usłyszeli od własnego dziecka coś takiego, że rodzice nie zaniedbali czegoś. I największa inwestycja to jest inwestycja w siebie. Jeżeli chcecie, proszę bardzo. Zadaj mi pytania. Dobrze. Wiem, że jestem dzieciakiem i nie mam jakiejkolwiek wiedzy o świecie w sumie, ale wiem na przykład okej, to może. Tatiana jest super. Kuba jest bardzo wrażliwym człowiekiem i trochę różni się od takiego scenicznego wizerunku. Czesław to Czesław. To takie często zadawane pytania, to tak już od razu. Ja w ogóle tak w życiu wolę. Miałem jakieś prawa wyboru, teraz zresztą żartuję, coś tam. Tak na co dzień lubię bardziej odpowiadać na zadane pytania, niż sam coś mówić, bo wtedy przynajmniej konkretnie wiem, wokół czego mam krążyć. Więc jeżeli też na jakieś pytanie, na przykład Dawid, i tutaj na przykład jakieś pytanie, to ja bardzo chętnie bym odpowiedział. To tak szybko Twoje marzenia się spełniają. O właśnie. No. To jakie następne? Tak sobie powiedziałem takie zdanie, które mi się spodobało, teraz je powtarzam, czy nie zmówię. Właśnie, że jeżeli moje największe marzenia potrafią się tak szybko spełniać, to nie wiem, gdzie postawić jakby następne. Doszedłem do wniosku, że tak naprawdę chciałbym, żeby to samo marzenie się jeszcze raz powtórzył. Był taki moment, kiedy na próbie pan reżyser podszedł i mówi: Dawid, jest taki problem, bo w ogóle jakby w kamerę nie patrzysz podczas tego występu i ja bym chciał, żebyś tak jednak, jak będzie już odcinek, to żebyś tak spojrzał tam, uśmiechnął się, bo tak patrzysz na Katie i ja nie wiem, czy ty nie zemdlejesz zaraz, czy się dobrze czujesz, bo ten głos też masz jakiś taki, nie wiem, drży i... No i ja zapewniałem, że będzie lepiej, ale że w sumie spełnia się właśnie w tej chwili moje marzenie i nie myślałem o tym, że leci jakaś kamera obok mnie, czy po prostu czerpałem w tej chwili jak najwięcej. Nawet powiedziałem Katie, przepraszam, że będę
Możesz jakby, jak spoglądasz na mnie, możesz dojść tak, doznać tego wrażenia, że się gapię. I mówię, przepraszam, ale mam nadzieję, że mogę, bo bardzo bym chciał. I ona mówi, nie, spokojnie, spokojnie. I jeszcze była taka miła i chciała mnie poczęstować sushi. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, żeby chciała za niego? No i myślę sobie tak, że każdy lubi to chyba nic ważniejszego w życiu nie muszę zrobić, jeżeli może po prostu towarzyszyć swojemu dziecku podczas realizowania siebie, jeżeli widzi uśmiech na jego twarzy. Zawsze mu asystowałaś, zawsze mu pomagałaś, woziłaś sprzęt czasem, mikrofony i tak dalej, także to pamiętam. Tak było, ale ja myślę, że byłaś tam zawsze ty, był tam zawsze Darek, była Sylwia, była Ania, ale byli również rodzice dzieci, które występowały razem z Dawidem. Całe istnienie w wokalnym świecie tutaj miało miejsce i znaczy tu się rozpoczęło i tutaj ta zmiana, jeżeli jakaś zaszła, to właśnie tu. Ale nie wiem, no cały czas dorastam i w jakimś sensie dojrzewam, chyba, mam nadzieję, i zmieniała się fryzura wielokrotnie. Ale podejście do świata chyba zawsze było takie samo. Wartości najważniejsze się raczej nie zmieniały. Teraz chyba dopiero rozumiem, co się dzieje. Don't you remember?